kogoś. Przyszliśmy dzisiaj do kina. Ja nie byłam w kinie 2 lata, więc jestem mega zadowolona. Dostaliśmy taką mini pizzę, naprawdę mini. I piwo grejpfrutowe. Niedobra, bardzo twarda, jak taka z zamrażalki, podgrzewana, nie polecam. Jesteśmy już po filmie, na początku było strasznie chłodno, więc jakoś do godziny strasznie się trzęsłam, nawet zimna, ale całe szczęście po godzinie nagle znowu zaczęło się ocieplać, więc było ok. A co do filmu, to był bardzo fajny i bałam się, że nie będę rozumiała ani koreańskiego, ale 70% rozumiałam z tego filmu i film był ciekawy, także polecam, bo mi się dość. O, ten film. Bom się dosi. Tylko pamiętajcie, weźcie sweter, bo jest zimno. Tutaj w Korei często jest tak na któreś tam piętrze kino i tutaj jest na 8 piętrze. Jest jeszcze 18, więc przyszliśmy do Norebang. Norebang to jest taki pokój do śpiewania, karaoke. I my przyszliśmy do Coin Norebang, czyli rzucamy tutaj monety. O, tutaj, lub gotówkę i możemy zaśpiewać parę piosenek. Ile to kosztuje? Jak jechał? Olmaja? 1000원에 노래 3개 할 수 있어. Za 3 złote 3 piosenki. Han noria, ile złoty? Jedna piosenka, złotówka. Troszkę tym. Myungjin będzie śpiewał pierwszy. O, i tutaj mamy taki pilot. I tym pilotem możemy wybierać piosenki. Wróciliśmy do domku. No, tęsknił. To tęskniłeś? Tęskniły, my też tęskniliśmy, no. Mąż gotuje zupę. Przyszliśmy do domku i zaczyna się weekend, jest piąteczek wieczór i będziemy jeść rybkę, sashimi i zupkę. Mejun tang? He? He? Sałata, pikantny sos do rybki, wasabi, samjang, kanjang, sos sojowy i tutaj koreańskie piwo, najtańsze na rynku, polecam bardzo. Tutaj mamy aż 1600 ml, w supermarkecie kupimy to za 10 zł i to będzie najtańsze piwo jak na te wymiary, więc polecam. I szklanki zdaje się za 3 zł.